Tak wyglądały Wsola i Wielogóra po ulewach 18 i 19 lipca. Zalane domy, pola, przedsiębiorstwa i drogi. We Wsoli mieszkańcy ulicy Warszawskiej nie mogli dojechać do swoich podtopionych posesji. Jedynym miejscem, którędy można było przejść suchą stopą, był przepust przy rowie odwadniającym. Mieszkańcom wodę pitną dowoził pracownik urzędu gminy. Poszkodowani mogli liczyć przede wszystkim na strażaków. To właśnie ochotnicy zarówno z gminnych straży pożarnych, jak i strażacy z terenu powiatu radomskiego wraz z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej pomagali usunąć skutki ulewy. Oto zalane tereny lokalnych przedsiębiorstw w Wielogórze. Po wielogodzinnej akcji strażackiej większość wody udało się wypompować. Groźna sytuacja wystąpiła przy ulicy Kwiatowej. Znajdująca się tutaj skrzynka energetyczna została częściowo zalana, co groziło porażeniem prądem. Dzięki interwencji mieszkańców pogotowie energetyczne odłączyło zasilanie. Tak wyglądał rów odwadniający przy ulicy Granicznej. Tutaj strażacy ratowali dobytek mieszkańców, tworząc bariery z worków z piaskiem. Lokalny przepust pod mostkiem nie był w stanie przyjąć nagromadzonej wody. Źle było również przy ulicy Krótkiej. Strażakom udało się uratować sytuację po niemal 10 godzinach pracy. Wcześniej w tym miejscu było małe rozlewisko. Woda zalała garaże, wdarła się też do budynków, zniszczyła między innymi meble. Jeszcze późnym popołudniem woda pokrywała teren sąsiedniej posesji. Obok widać było zalane łąki, a przy niedalekiej ulicy po drugiej stronie drogi zarośnięte rowy. A to już ulica Piaskowa w Wielogórze. Od rana woda przelewała się przez drogę asfaltową, a po sąsiedzku zarośnięte rowy. Mieszkańcy liczą straty. Do jutra, czyli do piątku 27 lipca, w sekretariacie Urzędu Gminy można składać wnioski o oszacowanie szkód w związku z ulewami. Wnioski dotyczą strat w budynkach mieszkalnych. Nie obejmują budynków zajętych na działalność gospodarczą czy terenów rolniczych. Link do wniosku zamieszczamy pod materiałem.